Witam naszych widzów po krótkiej przerwie. Witam także moich i państwa gości. W dalszym ciągu, przypomnę, są z nami znakomici komentatorzy i publicyści. Wojciech Reszczyński, Tygodnik Sieci. Witam ponownie, a także Tadeusz Płużański, TVP Historia. A my zadajemy pytanie w kontekście paktu migracyjnego. Czy opozycja działa na zgubę Polaków? Pod koniec kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu opozycja starała się już wyciszyć ten jakże niewygodny temat, albo może wręcz nawet wyeliminować go z dyskusji publicznej. Pakt migracyjny, przyjmowanie nielegalnych migrantów. Zresztą na to kluczowe, jakże interesujące Polaków pytanie również nie odpowiedział podczas całej kampanii wyborczej przecież Donald Tusk. Za to stanowisko Nowej Lewicy mogliśmy poznać podczas debaty i wyraziła je pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus. Posłuchajmy teraz tej wypowiedzi. My na lewicy mamy jasny pomysł. To jest wzorowane na pomyśle kanadyjskim. Kanada co roku ustala limit osób, które mogą wjechać do kraju. Dane osoby są sprawdzane pod najróżniejszym względem. Karalności, są robione zdjęcia, pobierane linie papilarne. I to jest bardzo dobry model. Panie Tadeuszu, stanowisko polskiego rządu jest jasne, klarowne i twarde. Nie będziemy przyjmować żadnych nielegalnych migrantów. Takie jest również życzenie i taka jest wola polskiego społeczeństwa, ale ostatnia nadzieja, żeby powstrzymać to całe migracyjne szaleństwo, to jest referendum. Jakże ważna legitymacja dla rządzących. To prawda, Lewica Prawa i Sprawiedliwości nie zamierza brać linii papilarnej. Jest po prostu sprzeciw, tak, wobec nielegalnej migracji. W obecnych warunkach, kiedy mamy wojnę u naszych granic, wojnę na Ukrainie, która same problemy właściwie powoduje, prawda, problemy humanitarne, my odpowiadamy na te problemy polityczne, wojskowe. I w tym momencie jeszcze zaakceptować te plany nielegalnej imigracji, państwo po prostu, prawda? My mamy uchodźców wojennych w Polsce z Ukrainy, mamy uchodźców politycznych z Białorusi, zaopiekowanych jednych i drugich. Za co zresztą Bruksela nam nie wyrównała, prawda, rachunków. A jeszcze chcą nam sprowadzać prawda, z Afryki jakichś gości niechcianych. A po prostu nie może być na to zgody. Dobrze, że Polska, no, wspierana przez Węgry, daje zdecydowany odpór. No ale w naszym kraju są siły, które się na to zgadzają. Oczywiście Donald Tusk nie powie dzisiaj tego otwarcie. Tak jak pani redaktor zwróciła już uwagę w poprzednim naszym wejściu, podczas poprzedniej rozmowy, unika tego tematu, prawda? Ucieka od tej kwestii. No ale taka jest strategia od dawien dawna Platformy Obywatelskiej, PSL-u zresztą też. Tak głosują w Parlamencie Europejskim i tutaj się nic nie zmieni. Tak? Donald Tusk jest bardziej politykiem europejskim niż polskim, prawda? A właściwie unijnym bardziej niż polskim. On będzie robi to, czego od niego wymagają na salonach, tak zwanych salonach europejskich w Brukseli czy w Berlinie. I oczywiście zgodzi się na tę masową, nielegalną migrację. Polska będzie musiała przyjmować tych ludzi i, no, i będziemy mieli kłopot, prawda, na naszych ulicach, tak jak mają Lampedusa jest koszmarnym tego dowodem, prawda, co tam się dzieje, migrantów jest więcej niż mieszkańców. Dokładnie. Zresztą ostatnie informacje, które napływały ze Szwecji, mówią, że ponad 53% szwedzkiego społeczeństwa w swoim kraju nie czuje się bezpiecznie. Dochodzi tam do porachunków gangów, które handlują narkotykami, gangów migranckich. Panie Wojciechu, czy w Polsce taka przyszłość jest możliwa? Jak najbardziej jest możliwa.
Jeżeli oczywiście ekipa Donalda Tuska z PSL-em przejmą władzę, ponieważ oni już podjęli tę decyzję w Parlamencie Europejskim, głosowali za paktem imigracyjnym, a wcześniej 8 lat temu podczas rządów pani premier Ewy Kopacz już się zgodzili pisemnie na przyjęcie migrantów. Nie była jeszcze ustalona wtedy ilość ich, ale mówiło się nawet o 4000. W związku z tym taka jest polityka Unii Europejskiej. Pakt migracyjny został zatwierdzony mimo sprzeciwu Polski i Węgier. I ta polityka się nie zmieni, dopóki nie zmieni się skład Parlamentu Europejskiego. Ponieważ ta migracja, która jest rzeczywiście, może być dla nas zgubą, nie tylko dla nas, ale i dla Europy, polega na realizacji projektu ideologicznego, za którym stoi miliarder, destruktor Soros, zlikwidować chrześcijaństwo, zlikwidować państwa narodowe, stworzyć jedno centralne, zarządzane przez Niemcy i Francję państwo. A tej pani poseł to ja bym chciał powiedzieć, bo ona mówi o jakimś modelu kanadyjskim. Jest jeszcze lepszy model australijski. Tam z kolei Australia znalazła sobie daleko i niedaleko od Australii wyspę, na którą kieruje nielegalnych imigrantów, dostarczając im tam środki na utrzymanie i w ten sposób ma ich z głowy. No, my niestety nie mamy takiej wyspy, a przydałaby się. Nie możemy przyjąć, nie możemy zniszczyć naszego państwa. Wiemy, czym się to kończy, to multikulti. Nie ma możliwości syntezy cywilizacji, nie ma możliwości syntezy z cywilizacją arabską, naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Nie chcemy tego, co robi Europa Zachodnia. I tu musimy się bronić. I już kończę. A to, że Tusk podczas całej tej kampanii nie zajął stanowiska w sprawie migracji, świadczy o tym, że to stanowisko zostało już przez niego zajęte, ale to jest właśnie dowód na to, jak go ta kampania musiała bardzo zmęczyć, bo żeby na podstawowe pytanie, na ważną dla losów narodu kwestię udawać, że nie wie, że nie słyszy, że nie rozumie, to musi wywoływać jakiś, tak myślę, jakiś wewnętrzny stres schizofreniczny. Widzimy to, co się dzieje we Francji, to, co się dzieje w kwestii bezpieczeństwa również w Niemczech, chociaż to Niemcy sami ten problem nielegalnej migracji przed laty wywołali za rządów Angeli Merkel. Panie Tadeuszu, Cezary Gmyz, polski korespondent Telewizji Polskiej, w jednej z wypowiedzi mówił, że tacy nielegalni migranci w Niemczech z różnych programów socjalnych mogą wyciągnąć nawet 3000 euro nie pracując, tak? Już społeczeństwo niemieckie domaga się od rządzących ograniczenia tego socjalu i zaostrzania prawa azylowego. Czy sądzi pan, że rzeczywiście coś w Niemczech pod tym względem może się w najbliższym czasie również zmienić? To prawda, ci nielegalni migranci, którzy byli przyjmowani z otwartymi ramionami w ramach polityki Willkommen, Herzlich Willkommen, serdecznie witamy, no wciąż są utrzymywani przez państwo niemieckie, ale Niemcy zobaczyli ten problem po czasie. No i wyciągają właściwie jeden wniosek, że nielegalnych migrantów trzeba dalej przyjmować. Ale my Niemcy, to mówi Olaf Scholz, powiedział to w sposób jasny i klarowny, chcemy się tym problemem z innymi podzielić, prawda? Ponieważ sami nie dajemy rady. Oczywiście oficjalnie powiedzą, że zablokujemy nielegalną migrację, no bo to jest sprzeczne z ich polityką tą tak zwaną solidarnościową, jednościową Brukseli, czyli Berlina, ale będą upychali na siłę gdzie indziej, prawda, tych ludzi, żeby inni ich finansowali, sponsorowali, dawali ten socjal. I oczywiście tutaj na celowniku jest Polska. Kto miał się dzielić, prawda, tym problemem, jeśli nie Polacy? Niemcy są oni z życzliwości, prawda? To Polak. Wielokrotnie to przerabialiśmy, prawda, tego zaborczego, agresywnego, napastliwego sąsiada. I w XVIII wieku, prawda, i w XX wieku jeszcze bardziej.
Także no Polska jest tą zaporą, prawda, która przed niemiecką ekspansją i kontaktami, prawda, z Rosją przeszkadzamy, tak jak przeszkadzaliśmy zawsze. No więc nie ma skrupułów, tak? Trzeba Polsce właśnie tych nielegalnych migrantów wmusić. Ale polskie społeczeństwo, myślę, że w referendum da wyraz swojej woli i będzie to być może inspiracją dla innych społeczeństw. Patryk Jaki zwrócił jeszcze na jeden aspekt bardzo niebezpieczny związany z nielegalną migracją dotyczących młodocianych kobiet. Popatrzmy na jego wypowiedź. Prawa kobiet? Opozycja odmienia je przez wszystkie przypadki. Mówić można wszystko. Tymczasem właśnie w Parlamencie Europejskim poparli przymusową relokację imigrantów do Polski. Według szwedzkich danych z 2016 roku większość dziewczynek zmuszano do ślubu ze starszymi o 10-20 lat mężczyznami w obozach dla uchodźców. Ale ponad setka nieletnich, głównie z Syrii, Iraku i Afganistanu, została wydana za mąż już po przybyciu do Szwecji. Postępowcy, którzy chcą imigrantów, mają, jak państwo widzicie, w głębokiej pogardzie prawa kobiet. Ich działalność zamieni nasze spokojne życie w Polsce w prawdziwe piekło. Piekło kobiet. Panie Wojciechu, jak to jest? Platforma Obywatelska tak bardzo rzekomo walczy o te prawa kobiet, tymczasem nielegalna migracja w zasadzie może spowodować piekło tym kobietom. Z pewnością, że tak, i nie byłbym zdziwiony. Tak jak nie jestem zdziwiony tymi informacjami, które tutaj podał europoseł Patryk Jaki. Otóż mamy do czynienia z zupełnie inną cywilizacją. To jest cywilizacja islamska, arabska, i tam istnieje poligamia. Nasza cywilizacja przyjęła po Grekach i Rzymianach monogamię, czyli związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, chociaż próbuje się nam to teraz bardzo zmieniać. W związku z tym to, co robią emigranci w Europie, wcale nie dziwi ich współbratymców. Takie są tradycje. Kobieta ma tam drugie miejsce czy trzecie miejsce nawet po ulubionym psie, i oni specjalnie nie są tym zdziwieni. Natomiast nas to szokuje, i tak jak szokuje imigrantów to, że my się odwołujemy do jakichś praw człowieka. Oni mają swoje prawa człowieka. Zresztą oni mają również coś tak na kształt takiego ONZ-u, Organizacje Państw Arabskich, na których się spotykają, i oni rozumieją swoje problemy. Powiadam, to jest inna cywilizacja, która nie jest w stanie asymilować się, dopasować się, stworzyć coś wspólnego, jakąś syntezę z naszą cywilizacją. Konflikt jest wmontowany a priori. I udawanie tego faktu, przemilczanie tego faktu jest po prostu zdradą. Panie Tadeuszu, i jak pan skomentuje te dwie wykluczające się kwestie, walka o prawa kobiet, no i to, co może tak naprawdę kobiety spotkać, jeśli ci nielegalni imigranci zostaliby wpuszczeni? Właśnie, myślę, że pan poseł Jaki trafił w punkt, w sedno. Coś, co może zbyt rzadko podkreśla Zjednoczona Prawica, że właśnie te ugrupowania prawicowe, i PiS, i Suwerenna Polska, i pozostałe, prowadzą politykę prorodzinną, ale prokobiecą też. Tak? W przeciwieństwie do drugiej strony, to piekło kobiet, o którym mówimy, a to chcą nas zgotować, prawda, ci właśnie z tej demokratycznej tak zwanej opozycji, zapraszając tutaj i potem zapewne hodując tych nielegalnych migrantów, utrzymując ich. Natomiast te wszystkie programy socjalne, społeczne są przecież w dużej mierze adresowane właśnie do polskich kobiet, prawda? 500+, teraz 800+, ta wyprawka szkolna, prawda? I inne takie, prawda, programy. To są fundusze dla polskich kobiet. Mam nadzieję, że polskie kobiety właśnie sobie to
uświadomią, jeśli tak, nie... i polskie kobiety, panie Tadeuszu, z pewnością to doceniają. Musimy kończyć tę dyskusję. Cała nadzieja, że polskie społeczeństwo, w tym kobiety, pójdą tłumnie na wybory i wezmą również udział w referendum, bo tam jest praktyczna i największa siła. Powyżej 50% referendum jest wiążące, jest zgodne z konstytucją i daje rządzącym ogromną legitymację. Dziękuję bardzo pięknie za tę dyskusję. Byli z nami Tadeusz Płużański, TVP Historia, i Wojciech Reszczyński, publicysta tygodnika Sieci. Dobrego dnia i do usłyszenia. Do zobaczenia.